Księże arcybiskupie Mieczysławie, księże biskupie Edwardzie, drodzy kapłani, według tutaj sprawowanych urzędów, też godności, za chwilę też te godności będą nadane trzem kapłanom, zostaną kanonikami tej katedry. Drogie siostry zakonne, przede wszystkim bracia i siostry. Dzisiaj chcemy otworzyć swoje serce na działanie Ducha Świętego. Zaprośmy Go właśnie do naszego życia. Jakoś też nastrójmy swoje wnętrze, to wszystko, co się w nas jakoś dzieje, żeby ono było też takim dobrym miejscem właśnie na tej trzeciej osobie boskiej. Żebyśmy też mieli takie ucho otwarte na Jego działanie i na Jego obecność. I słyszymy dzisiaj piękne słowa. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną w Ewangelii. Trzeba powiedzieć, że słowa wypowiedziane w trudnej sytuacji, bo człowiek jest niewidomy i to wołanie jakoś wyrywa się z jego serca. Jest skierowane do Pana Jezusa. Można powiedzieć, że właśnie ono jakoś wypływa z tego, co jest w człowieku najpiękniejsze. Możemy też tak powiedzieć trochę od strony człowieka, że jest to jakiś owoc tej zdrowej części naszego człowieczeństwa, która powinna być rozwijana, podkreślana i która powinna być jakąś taką dominantą w naszym spojrzeniu na sytuację, sprawy i wreszcie powinna rodzić jak najpiękniejsze owoce. Myślę, że właśnie tym najpiękniejszym owocem jest to, co się zadziało w życiu tego człowieka, nie znamy jego imienia, niewidomego, a więc jakoś wybrzmiała jego wiara. Jezus to podkreślił. Twoja wiara cię uzdrowiła. Więc to jest też dla nas bardzo potrzebne, żeby w naszym życiu, na drodze naszego życia, właśnie coraz bardziej wyjaśniała i wybrzmiewała na różne sposoby wiara w Jezusa Chrystusa i wreszcie zaufanie w relacji z Nim. Ulituj się nade mną. Człowiek, który jest samowystarczalny, a przecież takich ludzi jest pełno, zajęty sprawami codziennymi, jakoś to wszystko w tym wszystkim pogrążone, w tej całej też biedzie ludzkiej niejednokrotnie, albo i w bogactwie, przyjemnościach, sytuacjach, sprawach, satysfakcjach, dobrostanach. Właśnie nie potrafi wydobyć z siebie tego piękna, tej modlitwy czy wołania do Boga. I dzisiaj ta Ewangelia nam to podkreśla. Chcę, żeby to właśnie w naszym życiu zabłysło, żebyśmy sobie też to uzmysłowili. A z drugiej strony widzimy, co się dzieje wokół tej osoby. Gdy inni już myślą, że właśnie Pan Jezus nie zwróci na niego uwagi. I właściwie ten tłum, który jest wokół niego, gasi jego wiarę, gasi jego zapał, tą determinację. To wbrew temu wszystkiemu i tak jest w życiu też, że Bóg zaskakuje człowieka, że dostrzega wszystkie ludzkie sprawy i też tę osobę, która gdzieś tam jest zepchnięta tutaj dosłownie na taką bocznicę. Gdzieś z boku drogi ten człowiek siedział do Jerycha, taki biedny, niezauważany przez innych. I wbrew wszystkim woła. Są różne głosy, są różne sytuacje i ludzie też, którzy i tłum, który może zgasić w człowieku właśnie tego ducha modlitwy. Ale też i w samym człowieku jest jakiś tłum różnych spraw, trosk, zajęć, myśli, kłopotów, patrzenia w przyszłość, troski o przyszłość i też spraw przeszłych, bólów, roztrwań, które wynikają z ludzkich też pomyłek i grzechów niejednokrotnie z przeszłości. I to też jest
tłum, który gasi w człowieku niejednokrotnie modlitwę i tego ducha wołania, a powinien wręcz przeciwnie. Powinien nas motywować do tego, żebyśmy się w sobie nie zamykali i w tym wszystkim, ale wbrew temu wszystkiemu jakoś wychodzili do przodu, żeby był w nas ten duch zawierzenia i modlitwy. I wreszcie widzimy, że Jezus wchodzi w dialog z tym człowiekiem. Co chcesz, abym ci uczynił? Takiej wolności. Ale jak w człowieku nie ma wiary, to też nie ma dialogu z Bogiem. I może Bóg czeka i chce porozmawiać z człowiekiem. Chce być w nim w dialogu. Ale człowiek się zamknie w tym swoim pomieszczeniu życia. Nie robi miejsca na dialog z Bogiem. Potrzebujemy tego dialogu. Właśnie, żeby nie było w nas świeckości dużo, ale żeby było więcej tych spraw świętych. Tych myśli też, które Duch Święty może w nas jakoś kreować. Ważne są, literatura religijna jest ważna, medytacja nad Słowem Bożym jest ważna. Żeby Duch Święty znajdował w nas taki dobry materiał, dobre pojęcie właściwe, którym mógłby kierować, przez które mógłby kierować naszym życiem. Człowiek chce uzdrowienia, a Jezus więcej widzi, jeszcze więcej właściwie się domaga i chce więcej zrobić przez tą szczelinkę, która w ludzkim życiu właśnie powstała. Ludzką biedę, brak wzroku, brak widzenia. I pociąga dalej. Chce właściwie przemiany ludzkiego serca. Chce nawrócenia. Chce, aby w tym kontakcie z Bogiem, w tej relacji z Bogiem, człowiek był cały uzdrowiony. Żeby jego serce było czyste, zdrowe, jasne. Bo to jest właściwie najpiękniejsze. Życie wtedy jest szczęśliwe, pomimo wszystko, bo biedy nigdy nie zabraknie, ani biedy na tym świecie nam nie zabraknie, jak mówi Słowo Boże. Ani różnych troski, kłopotów i też trudnych wydarzeń, jak widzimy tutaj na Ukrainie, sytuacja wojenna. Ale wśród tego wszystkiego musimy zadbać właśnie o to, co jest najistotniejsze. O czystość naszego serca. O to, żeby to serce właśnie było jakimś przepełnione też taką siłą dążenia do świętości. Bo tego szczęścia nigdy nam nie będzie za dużo, bo jeśli ono będzie, to na pewno nie będzie, jeśli nie będzie tego dążenia do świętości, do relacji z Bogiem. I wreszcie opieramy się na sobie. Chcemy się oprzeć na Chrystusie. Słyszymy słowa Jezusa. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Potrzebujemy kogoś większego, żeby rozwiązał nasze problemy. Potrzebujemy wreszcie właśnie obecności, relacji z Panem Jezusem, odnowionej, uporządkowanej. Potrzebujemy bliskości. Papież Franciszek ostatnio zresztą uczynił jakiś główny temat w swoich przemówieniach właśnie temat bliskości człowieka z Bogiem i też z drugim człowiekiem. Serce otwartego na łaskę. Wiary, która jest uruchomiona. I to się wszystko dokonuje. Trochę dobrze, jeśli tak jest właśnie, jak w życiu tego uzdrowionego niewidomego, który szedł za Jezusem. I szedł wielbiąc Boga. I życzymy sobie tutaj dzisiaj, żeby taka była też droga naszego życia. Przepełniona i wołaniem do Boga, i modlitwą, wiarą żywą i też przede wszystkim właśnie tym uwielbieniem Boga na ścieżce naszego życia. Dzisiaj jest 14. rocznica do ingresu księdza arcybiskupa. Myślę, że ksiądz arcybiskup ma za co wielbić Boga to w tym momencie. I my też chcemy wielbić Pana Boga tutaj, w całej naszej wspólnocie eucharystycznej, za te 14 lat posługi księdza arcybiskupa tutaj w archidiecezji lwowskiej.